Cześć, jesteśmy dzisiaj w siedzibie firmy Brewa. Ja nazywam się Agnieszka Gomułka i w firmie Brewa zajmuję się rozwojem partnerskiej sieci sprzedaży. Jest dzisiaj ze mną Maciej Borowiak, współwłaściciel firmy Brewa. I w formie tej rozmowy chcielibyśmy przybliżyć Wam możliwości współpracy, podjęcia współpracy właśnie w branży OZE. Cześć, cześć wszystkim. Maćku, na początku chciałabym, żebyś opowiedział, jakie mamy możliwe formy współpracy. To w tej chwili mamy trzy możliwe formy współpracy i tak, żeby pokrótce tutaj je omówić. Po pierwsze, ambasador marki. To jest przygotowana formuła dla firm, osób, które chcą działać w branży fotowoltaicznej, natomiast nie mają czasu na to, bo zajmują się na co dzień swoimi obowiązkami, swoją firmę, chcą rozszerzyć swoje portfolio, ale mają klientów, którzy mogliby być zainteresowani tematami fotowoltaiki, farm fotowoltaicznych, stacji ładowania pojazdów czy systemów grzewczych i nazywamy to ambasador marki i to się opiera na formule przekazania do nas zainteresowanego klienta, za którego po zrealizowaniu oczywiście się będziemy mogli rozliczyć. Druga formuła to jest najpopularniejsza i rozwijana przez nas od kilku lat, to jest autoryzowany partner. To jest skierowane dla osób, które dysponują trochę większą ilością czasu w tygodniu, tak przyjmujemy, żeby to miało ręce i nogi około 20 godzin tygodniowo, którzy sami od A do Z chcą obsługiwać klientów. Oczywiście my takie osoby odpowiednio szkolimy, mamy do tego przygotowane centrum szkoleniowe i traktują to jako dodatkowy zarobek, który może być w wysokości 2-3 tysięcy, jeżeli sprzedamy jedną instalację w miesiącu, ale to też może być, bo to pokazują nasze doświadczenia, 18 tysięcy, jeżeli no, tego czasu mamy więcej. I trzecia formuła to już jest dla osób, firm bym nawet bardziej powiedział, którzy chcą całe swoje życie zawodowe związać z tematami odnawialnych źródeł energii, z elektromobilnością, czyli to jest taka franczyza, w której trochę trzeba, ciut więcej trzeba zainwestować, ale też więcej można zarobić, bo wtedy my jesteśmy w stanie zaproponować wyższe stawki dla takich osób czy dla takich firm. Maćku, a powiedz mi, czy to muszą być zawsze osoby z doświadczeniem, które już pracują w branży OZE, czy z Twoich poprzednich doświadczeń widzisz, że są to również osoby, które nie mają doświadczenia, czy trzeba mieć doświadczenie w sprzedaży? A czy na pewno doświadczenie pomaga? To bez dwóch zdań, że jeżeli mamy doświadczenie w sprzedaży, mamy doświadczenie w prowadzeniu firmy, no to jest nam łatwiej. Dlaczego? Dlatego, że mamy doświadczenie w komunikacji i w kontakcie z klientem. Nie boimy się z klientem rozmawiać, wiemy jak z klientem rozmawiać, natomiast i szybciej wejdziemy na jakieś wyższe wynagrodzenia, bo szybciej zaczniemy te tematy sprzedawać. Natomiast jeżeli nie mamy tego doświadczenia, no to bardzo dużo stawiamy, zresztą sama wiesz, bo organizujesz jeszcze szkolenia, dużo szkoleń organizujemy, szkoleń technicznych, szkoleń sprzedażowych, cykliczne webinaria, możliwość kontaktu z doświadczonymi handlowcami. Jeździmy też do naszych partnerów, bo mamy osobę dedykowaną, która szkoli w terenie, bo to jest najlepsza forma szkoleń. Mamy centrum szkoleniowe, które wyposażyliśmy we wszystkie falowniki, na których pracujemy, we wszystkie moduły, konstrukcje dachowe, tak żeby można było się w tym temacie przeszkolić, bo tym się dosyć mocno odróżniamy. Znaczy może, czy na to kładziemy nacisk, żeby być doradcą klienta, a nie sprzedawcą, który przyjdzie, zapomni, tylko żeby z tym klientem przez wiele lat pracować, no, i móc mieć od niego też polecenia. Żeby być doradcą, no to trzeba mieć trochę wiedzy. Jest wiele firm tak naprawdę na rynku, które proponują taką współpracę. Tutaj jeden już czynnik wymieniłeś, jeśli chodzi właśnie o to, czym Brewa może się tak naprawdę wyróżniać. Czym jeszcze wyróżnia się firma Brewa, jeśli chodzi właśnie o podjęcie takiej współpracy? Znaczy, wyróżników myślę, że mamy dużo. To zawsze jest pytanie, co dla kogo jest, co dla Ciebie będzie istotne. Działamy na tym rynku, można powiedzieć, od jego powstania, bo od 2015 roku, wcześniej też się tym zajmowaliśmy, czyli za moment minie 7 lat. Gro firm powstało w ostatnich dwóch latach.
Więc mamy spore tutaj doświadczenie i też można powiedzieć, że od samego początku rozwijamy proces, jeżeli chodzi o autoryzowanych partnerów. Ale co z punktu widzenia klienta może jest, będzie istotne, czyli to właśnie, że mamy jest długi czas, długi staż, mogliśmy zaproponować projekty czy usługę gwarancji uzysków, bo monitorujemy nasze instalacje już od kilku lat i widzimy, że dobrze pracują. 99% pozytywnych opinii, co zresztą można zweryfikować w Google, na Facebooku czy na Oferteo, ale to też wynika z tego, że mamy sprocesowany system, proces obsługi klienta, co przekłada się na szybkość terminu realizacji, bo z tego co wiem, 96% realizacji wykonujemy w terminie z umowy, a jeżeli go nie wykonamy w terminie, to płacimy klientowi karę, co klient także ma wpisane w umowie. Później mamy 48-godzinny termin złożenia dokumentacji do zakładu energetycznego, więc klient jest tutaj jakby bardzo dobrze zabezpieczany i obsługiwany, no i później 98% klientów, czy nawet więcej, twierdzi, że skorzystałoby z naszych usług ponownie. Mówię o tych procentach, bo na liczbach najlepiej się operuje. To tak z punktu widzenia klienta, ale myślę, że dla partnera też jest to ważne, no bo bardzo często przychodzą do nas z własnym portfolio, działają przy też innych produktach i chcą, żeby ten klient był dobrze obsłużony, żeby mogli wrócić do niego z innym tematem. Jesteśmy też od wielu lat autoryzowanym partnerem firmy Selfa, czyli pracujemy na polskich modułach, a na pewno gwarantowanych przez polskiego producenta z 30-letnim, może nie doświadczeniem w fotowoltaice, bo to doświadczenie jest tam bardziej 10-letnie, ale z długim stażem na rynku. Jesteśmy autoryzowanym partnerem i serwisantem firmy Fronius, firmy Solar Edge. Mamy własny serwis, tak, bo to jest też istotne, bo to są instalacje długoletnie. I ważne jest to, co się będzie działo za rok, dwa, trzy. Mamy w tej chwili dwóch elektryków dedykowanych tylko do serwisu i przy tej ilości instalacji na dzień dzisiejszy to wystarcza, bo dobrze gdzieś została wykonywana robota. Ale taki najważniejszy element to jest zespół, który też mamy w Brewie między innymi ty, bo po pierwsze zespół jest dedykowany do obsługi autoryzowanych partnerów i od wsparcia handlowego, marketingowego, szkoleniowego i technicznego, bo to każdy ma trochę inną wiedzę. No i z racji tego, że rozwijamy w firmie to system samozarządzania, system decyzyjności, no to powoduje, co też znowu jest faktem, że przez ostatnie 3 lata z tej firmy odeszła tylko jedna osoba i myślę, że po prostu w takim zespole dobrze się pracuje i nasi partnerzy tu też mamy niską rotację. Ci, którzy sprzedają, no nie odchodzą, nie rezygnują. Rezygnują ci, którym z różnych powodów się nie powiodło, bo to też jest fajne, żeby mieć poczucie, że tu po tej stronie są osoby, z którymi po prostu dobrze się gada. Można, ja to mówię, wyjść na tego przysłowiowego kielicha, że jest po prostu luźna atmosfera, no nie jest taka usztywniona, jak to nam się często z korporacjami kojarzy. Maćku, powiedz mi, za jaki proces sprzedaży jest odpowiedzialny partner? Od jakiego momentu jest kwestia tutaj dotycząca partnera, a od jakiego momentu tutaj Brewa przejmuje ten proces? Od samego początku idea sprzedaży, czy idea była taka, że doradca jest odpowiedzialny za budowanie relacji. Zabudowanie relacji z klientem i na tym ma się skupić. Ma go dobrze obsłużyć od samego początku, jak się klient zgłosi, czy otrzyma go od nas, czy będzie to jego klient. Zależy nam na tym, żeby oferta została wykonana w ciągu maksymalnie 24-48 godzin, żeby oferta została odebrana od klienta w podobnym terminie, bo wtedy też mamy pewność, że ten klient tą ofertę otrzymał, a też posługujemy się hasłem time kill deal, czyli trzeba szybko tego klienta obsługiwać. Takie mamy oczekiwania ze strony klienta i mamy też do tego narzędzia, które na takie szybkie ofertowanie są przygotowane. I
Zadanie autoryzowanego partnera czy franczyzobiorcy, już nie ambasadora marki, jest takie, żeby z klientem się spotkać, zebrać od niego dane, to jest istotne, zobaczyć rachunek, dobrać do tego instalację fotowoltaiczną, ale także zebrać dane, jeżeli chodzi o dach, czyli zmierzyć ten dach. My szkolimy, w jaki sposób to można zrobić. Wysłać do nas informacje, my wtedy możemy przygotować schemat instalacji na dachu, bo to też jest bardzo istotne, żebyśmy z klientem rozmawiali o konkretach. Jeżeli się klient zdecyduje, a też dodam, że pracujemy na trzech ofertach, czyli w jednej ofercie klient dostaje trzy różne systemy, tak? Trzy różne warianty z różnym sprzętem i w różnych też warunkach cenowych. Więc jeżeli klient którąś wybierze, zdecyduje się na zaproponowany przez nas schemat, podpisuje umowę, czy to elektronicznie, bo wykorzystujemy do tego system Authentic, czy też osobiście i prześle nam wszystkie dokumenty. I w momencie, kiedy klient wpłaci zaliczkę, to tak na dobrą sprawę kończy się, powiedziałbym, cały proces od strony klienta, od strony doradcy, całość my przejmujemy, dział administracji, później dział techniczny, ale co też jest istotne, w naszym systemie, w CRM-ie, każdy z partnerów widzi, co się z klientem dzieje, tak, a że do klienta został zamówiony konstrukcja, że szykujemy się na montaż, że są przygotowane dokumenty, że dokumenty zostały złożone, czyli szybko może sobie to przejrzeć. Moim zdaniem to jest dosyć istotne, jeżeli zależy nam na budowaniu z klientem relacji. Jak to wygląda, jeśli chodzi o czas? Czy są jakieś ramy czasowe, w których autoryzowany partner musi być dostępny dla brewy? Czy jest to praca w dowolnym czasie? Czy może działać mobilnie? Czy musimy mieć biuro? Znaczy, jeżeli chodzi o, to znowu, autoryzowani partnerzy nie muszą określać co do minuty, tak? Natomiast i tego nie oczekujemy. Natomiast jeżeli ktoś ma 2 godziny w tygodniu, to moim zdaniem to jest strata jego czasu, bo nic z tego po prostu nie będzie. Natomiast te 20 godzin fajnie, żeby miał. Jeżeli chce mieć wsparcie z naszej strony, no to musi się trochę dopasować do naszych standardów. No, chociaż wiem też z doświadczenia, że niejednokrotnie pomagałyście, bo to mówię i ty, i Kasia, zresztą Kuba tak samo, w innych godzinach, no bo też znowu trzeba się dostosować tutaj do klienta. Ale większość się dostosowuje do tej pracy, w tej godzina 8, 17, tak jak my pracujemy. Natomiast jeżeli jesteśmy już franczyzobiorcą, czyli chcemy korzystać z wyższych stawek, z trochę innych zasad współpracy, no to wtedy trzeba tak na dobrą sprawę postawić wszystko na jedną kartę i zaangażować się na pełen etat. Czy to tam będzie 10, 18, to już jest drugorzędne tak naprawdę. Chociaż jeżeli ktoś chce obsługiwać MŚP, no to się to znowu do nich musi dostosować. Tak, wtedy też często oczekujemy już biura. Ono nie musi być w głównej ulicy, gdzieś z wejściem od ulicy, ale to biuro jest potrzebne, żeby wtedy my możemy takiego partnera, taką franczyzę oznakować jako lokalny punkt sprzedaży, może się pojawić na mapach Google'a. Inaczej to też wygląda z perspektywy klienta, więc to jest dla nas istotne. Jeśli chodzi o poziom inwestycji, tutaj również też pewnie będzie to rozgraniczenie, jeśli chodzi i o franczyzę, i o autoryzowanego partnera, zgadza się? Tak, tu w przypadku autoryzowanych partnerów, no ta kwota to jest taka, powiedziałbym, symboliczna, bo to jest 199 zł, w ramach którego otrzymuje i komplet wizytówek, i dostęp do naszego e-learningowe, do naszej platformy e-learningowej, gdzie jest 30 kilka tematów pociętych na tam krótkie 15-20-minutowe odcinki, żeby tą wiedzę móc pozyskać. Porozmawiajmy teraz o jednym z ważniejszych aspektów, tak, jakim są prowizje, tak? Jak to wygląda? Ile można zarobić tak naprawdę w branży OZE? Znaczy, w branży OZE można dużo zarobić. Ale to wszystko zależy od kilku składników, tak jak w każdej sprzedaży, czyli ilości zaangażowanego czasu w
w to, co robimy oraz naszego doświadczenia oraz naszych umiejętności sprzedażowych, bo tak jak już wspominałem w jednym z pytań, są doradcy, którzy z nami od lat współpracują i mają średnio jedną umowę miesięcznie i to wtedy oni zarabiają 2-3 tysiące złotych, wszystko zależy jaka to jest moc instalacji. Ale są też tacy, którzy prowadzą własne biznesy, a oprócz czego umieją wygospodarować odpowiednią ilość czasu i zarabiają 18 tysięcy miesięcznie. Więc tak naprawdę wszystko zależy od tego, ile chcemy się w tym poświęcić. Na ile też jesteśmy cierpliwi, bo osoba, o której tutaj wspomniałem, w pierwszym okresie nic nie zarabia, bo się tylko uczyła, no ale ta wiedza szybko jej się zwróciła. Zgodnie z tym, co mówi Warren Buffett, jeden z najsłynniejszych inwestorów giełdowych, że najlepsza inwestycja to inwestycja w siebie. Wszyscy, którzy interesują się branżą OZE, wiedzą, że mają wejść, być może wejdą w życie zapowiadane zmiany dotyczące rozliczeń tutaj prosumentów. Powiedz mi, jak prawa się przygotowuje na taką ewentualność? Znaczy, wszyscy patrzą na to z punktu, znaczy mówię tutaj o doradcach, tak, i firmach, które w tych obszarach funkcjonują, z punktu widzenia prosumentów. I tu mają na myśli domki jednorodzinne, gdzie montujemy instalacje. W tej chwili rynek już jest nasycony, znaczy może nie jest nasycony w pełni, bo mamy tych obiektów tam kilka milionów, a już mamy jakieś 700 tysięcy instalacji, pewnie dzisiaj tego będzie na koniec roku jeszcze więcej, więc siłą rzeczy domki jednorodzinne będzie ich coraz mniej i my już to wiemy od jakiegoś czasu. Ta ustawa zmieni trochę system rozliczeń i wydłuży. Jeszcze nie wiemy, bo dokładnie jak to będzie wyglądało, bo rozmawiamy 28 października i wydłuży gdzieś stopę zwrotu o rok, dwa lata w takich podstawowych wyliczeniach. Ale już pomijając tą kwestię, dziś zostaje nam ogromna grupa, jeżeli chodzi o domki jednorodzinne, ci, którzy się budują, bo ten, kto się buduje, a budów w Polsce powstaje, czy wydawanych pozwoleń jest 100 tysięcy, to myślę, że każdy 100 tysięcy rocznie, to każdy myśli o fotowoltaice, więc można powiedzieć, że tutaj mamy rynek 50 tysięcy domów jednorodzinnych, ale już pomijając tą kwestię, ja zawsze się odnoszę, jak wygląda rynek niemiecki, który jest rynkiem dużo bardziej i nasyconym i dużo bardziej doświadczonym, rozwijających się od blisko 20 lat i wszyscy mówią, że tam ten rynek się skończy, a tak nie jest, bo co roku i tak przyrasta tam blisko 5 gigawatów w fotowoltaice, ale wjeżdżając do Niemiec, dwie rzeczy nas uderzają. Jedna, no to są farmy fotowoltaiczne, które są często po obu stronach ulicy, a dwa, oprócz domków jednorodzinnych, które całe są już zapełnione fotowoltaiką, firmy. Firmy są zapełnione fotowoltaiką. W Polsce tego obrazu jeszcze nie widzimy i my chcemy iść w tym kierunku, żeby obsługiwać małe, średnie przedsiębiorstwa. Stworzyliśmy dla nich nawet proces sprzedaży, zatrudniliśmy osobę, która pomogła nam zbudować proces sprzedaży, proces rozmowy, proces obsługi i kontaktu z takimi podmiotami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest dział, który obsługuje, który też powołaliśmy w tym roku, duże tematy, czyli instalacje powyżej 50 kW peak, bo to nie każdy o tym wie, ale do 50 kW peak mamy instalację bez pozwolenia na budowę, powyżej jest potrzebne pozwolenie na budowę, warunki przyłączeniowe, warunki środowiskowe mogą być potrzebne, pozwolenie na budowę, więc to jest proces, który będzie trochę dłużej trwał, więc mamy też jakby powołany dział, który ma się tylko i wyłącznie tym zajmować, więc jakby skupiamy się na przedsiębiorstwach, nawet nie powiedziałbym na MŚP, bo różne do nas trafiają. A dlaczego one są zainteresowane i to mocno? Bo rośnie cena prądu i to bardzo. Parę dni temu rozmawiałem z naszym klientem, który ma domek jednorodzinny, ma od nas instalację. W firmie, w której jest zatrudniony,
koszty związane z podwyżkami, z opłatą mocową, która wzrosła znowu. W zeszłym roku nie mieliśmy wcale opłaty mocowej, w tym roku doszło 75 zł do każdej megawattogodziny, czyli to jest jakieś tam 20% więcej. A teraz ta opłata mocowa będzie 105 zł. I plus ceny energii elektrycznej, o tym nie będziemy rozmawiali, skąd one rosną, ale rosnąć będą, spowodowały, że o niego wydatki wzrosły o 50 milionów złotych, bo prowadzi ogromne zakłady przemysłowe, więc firmy to jest kierunek, na który chcielibyśmy się skupić, niezależnie czy ta ustawa się zmieni, czy nie, bo ona ich nie będzie dotyczyła. Druga rzecz to jest elektromobilność. I dzisiaj w Polsce to jest dopiero początek. My też już od samego początku się tym tematem interesowaliśmy, zakładaliśmy już pierwsze stacje ładowania, mamy wypozycjonowaną stronę internetową. W tej chwili mamy już osoby dedykowane. Mówię tutaj o elektrykach, mówię tutaj o doradcach, którzy są w stanie klienta obsłużyć. Więc jakby to są dwa kierunki, które nas interesują, w które już od jakiegoś czasu inwestujemy, więc jesteśmy przygotowani na zmiany. No i znowu, centrum szkoleniowe się przyda, żeby szkolić w tych tematach, bo czy fotowoltaika się skończy? Takie są artykuły prasowe w telewizji. No, jak telewizja, jak prasa ma pewne rzeczy przedstawiać? Jak włączymy jakiekolwiek wiadomości, to tam nie zobaczymy dobrych informacji. Tam zawsze są złe informacje, niezależnie jaka to jest branża, bo to budzi emocje, emocje po prostu budzą oglądalność, powodują większe zainteresowanie. A z różnych raportów, to też można sprawdzić raport firmy Shell, czyli giganta naftowego, możemy zobaczyć i przeczytać, że tak naprawdę przed fotowoltaiką jest w najbliższej dekadzie ogromna przyszłość, bo to plus źródła wiatrowe z offshore to jest dzisiaj jedyna szybka i dostępny sposób generowania energii elektrycznej i z każdym rokiem coraz tańszy, więc ten biznes będzie się rozwijał, a niestety turbulencje są wpisane, ale też przykład, jak to się potrafi szybko zmienić, jest przykładem sprzed kilku dni, firma Hertz, czyli jeden z gigantów w zakresie wypożyczeń samochodów, zamówiło 100 tysięcy elektrycznych samochodów od Tesli. Niewyobrażalna rzeczy 2-3 lata temu, a to się po prostu dzieje. A elektromobilność, fotowoltaika to są ze sobą po prostu połączone zespoły. Maćku, w jaki sposób można podjąć taką współpracę? Myślę, że jesteś najlepszą osobą, która może na to pytanie odpowiedzieć, bo ty się zajmujesz przecież tym pierwszym kontaktem, więc no to ty odpowiedz, jak można się z nami kontaktować. Tak jest. Jeśli jesteście zainteresowani współpracą, zapraszam, żebyście weszli na naszą stronę www.brewa.pl. W zakładce o współpracy znajdziecie wszystkie niezbędne informacje, o których tutaj już wcześniej wspomnieliśmy. Znajdziecie również do mnie kontakt lub krótki formularz, za pośrednictwem którego nawiążemy dalszą relację, będziemy mogli porozmawiać o możliwości podjęcia takiej współpracy. Dziękuję Ci, Maćku, za rozmowę. Ja też dziękuję.